Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i tak, Elden Ring. Nic za nic ująć. I no, od poprzedniego epizodu nie robiłem, jeśli chodzi o Elden Ringa, nic. I prawdę powiedziawszy nawet chyba jeszcze... Nie, właśnie tak myślałem, czy poprzedni odcinek w ogóle jeszcze był opublikowany, czy jeszcze nie. Ale wydaje mi się, że tak chyba, chyba już poprzedni odcinek był opublikowany jak nagrałem ten. Czasami mi się strasznie miesza, kiedy co ma mieć premierę, więc no. Powiedzmy, że zakładałem, że był, ale tak, no. Nie dostałem żadnych podpowiedzi. Nic się nie zmieniło, żadne moje plany się nie zmieniły. Nie poszerzyły, nie zmniejszyły, tak więc no, po prostu idziemy dalej przed siebie. Cel na dzisiaj... No cóż... Godrick. Godrick, czy tam Godrick, ja nigdy nie pamiętam. Jak się nazywał, a ogólnie powiedzmy pseudo final boss z tej lokacji. Czemu mówię pseudo final boss? Odpowiedź jest bardzo prosta. Chcesz go tu nazwać coś finalnym bossem jakiejś lokacji. W momencie, kiedy większość lokacji tutaj dostępnych tak naprawdę nie ma żadnych bossów, których trzeba ubić. Mówię większość, są wyjątki od tej zasady. Ale, jak mówię, wyjątki. A wyjątki tylko potwierdzają regułę. Tak, tak, no więc, no. Nie trafiłeś? Okej. Giń! Wyeliminować na dystansa. Będziemy bliżej, to nie mamy szans przeżyć. Tak jak będziemy na dystansie, to może coś jeszcze skuramy. Proce? Może? Maybe? Maybe proce będzie lepsza? Tak, proce była lepsza, zdecydowanie. A, super, już alarm podbił. Chociaż tak szczerze, co nie ma co narzekać. Jak... Nawet jeśli alarm tutaj został zniszczony, i tak damy radę. Bo w przeciwieństwie do mnie, kiedy grałem w Elden Ringa na poprzednich podejściach w ogóle, teraz... Nie powiem, żebym był lepszym graczem, ale... Teoretycznie powinienem ogarniać trochę bardziej, czy mieć trochę lepsze wyczucie, bo w końcu już ukończyłem Elden Ringa. W sumie raz czy dwa? Nawet nie jestem pewien. Jak mówię... Z jakiegoś powodu mój... plik dawnych zapisów. W sumie... Nie jestem, on jest nadal. Ale co właśnie ciekawa sprawa, bo teraz myślę, że on w sumie jest, ale... Część postaci, które prowadziłem, tam nie ma. Więc naprawdę dziwne. Tak czy inaczej, po prostu nie pamiętam, czy tylko raz, czy dwa razy. Znaczy, dobra, tak teoretycznie mówiąc, to dwa razy, patrząc, że dwa razy pokonałem już eldeńską bestię i tak dalej, no, na pewno, nawet na serii. Więc dwa czy... Raz czy dwa to już jest teraz pojęcie względne. Bo teoretycznie było to ta sama postać, ten sam build, tylko dwa razy po prostu pokonałem finalnego bossa. Zobaczmy, co mamy. Pikę. Złoty run 2, złoty run 1. Motylek. I tak. Idąc tam ogólnie, tak jak wszystko znowu, dotarliśmy do miejsca, w którym w sumie, można powiedzieć, że częściowo zaczynała się nasza przygoda. Z zamkiem, dosłownie do głównej bramy byśmy doszli. Jest tam kilku wrogów takich groźniejszych teoretycznie, kilka jakichś przeszkód i tym podobne. Ale jeśli o to chodzi, to tam pójdziemy kiedy indziej. Przez kiedy indziej nie chodzi mi o to, że a teraz nie chcę, bo coś. Na, nie. Nic z tych rzeczy. Teraz chodzi bardziej o to, że tam może być trochę ryzykownie. Pierwsza sprawa. I druga sprawa. Ale na moment tam wyleziemy, naprawdę. Tylko że wyleziemy trochę z innejszej strony, więc... złote oczko. Nie pamiętam o ile razy więcej się runów dostaje za złote oczka. Ale tak jak w ogóle ma złote oczka, to ogólnie jest dużo wytrzymalszy. Ale zysk z niego, jeśli chodzi o runy OI, jest dużo lepszy. I tak... Jak będę opowiadał kiedyś o moim farming sposie, albo pokazywał go czy coś, to po prostu wtedy zrozumiecie, co chodzi. I wszystkie szczurki mają złote oczka. Pech, szczerze mówiąc. Bo szczury pewnie nic nie dają, a potrafią łatwo ubić, więc te. Złote oczka na szczurach, nie dzięki. I dobra. Z
Tylko że tutaj potrzeba kamiennego miecza. A. W sumie mam chyba. Ale z tego co pamiętam, tam są rzeczy, które są bardziej dla nie pod wiarę. Więc po prostu będę musiał sobie gdzieś zapisać. Nawet największa prośba, jeśli ktokolwiek to ogląda, do tej minuty dotrwał. Mnie tak nie posłuchacie, ale no. Zostawcie komentarza przypominającego mi o tym, że w tym miejscu powinienem wrócić kiedyś, jak będę miał ten kamienny miecz, czy co tam jest. I chyba wystarczy na wszystkie takie rzeczy ze znajdźkami, takie ważniejsze miejsce. A, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Tak czy inaczej, tu mamy obraz. Jeśli się nie mylę, podniesienie tego obrazu pozwala pogadać z jakimś, z tym jakby duchami, które czasem można znać na klifach, które coś mówią. Pamiętam, czy wtedy da się im jakby pomóc i spowodować, że one ich znikną, czy to pozwala jakby... A, i tutaj, żebym powiedział prawidłowo, po prostu coś tam znaleźć, odkryć i zdobyć, czy jak? I śmierć, oczywiście. Przekaz ten posąg tutaj. Do tej pory nie pamiętam, czy nawet bardziej niż pamiętam. Nie wiem, co on skrywa, ani jak go rozbić. Więc... Tak. Przy okazji brawo, zginęliśmy dosłownie prawie że na miejscu. Ale trudno się mówi. Na całe nieszczęście jednak dla wrogów mamy skrót. I nawet widzę, że pamiętałem o tym, żeby windę przysłać, więc brawo ja. No i tak. Jeśli chodzi o samo dzisiejszy właśnie plan, jak mówiłem, co pokonam tego... Godryka, no Strzywańca najłatwiej to powiedzieć, bo on chyba tak się nazywa Strzywaniec na polski, jeśli chodzi o tytuł. Szczerze, walka z nim, z tego co pamiętam, była dosyć interesująca. Żeby nie mówić więcej. Jedna rzecz, a druga... Całych szczegółów to ja tutaj może nie pamiętam. Nawet bym powiedział. Dobra. W sumie zróbmy to tak. Może to wydać się głupie, ale spróbuję przeszarżować przez to wszystko, bo czemu nie? Teraz tu wrócimy, tylko jak mówię, chcę przeszarżować, bo... Kojarzę, gdzie jest właśnie... Jakby... Miejsce, w którym jest cały... Godric, w sensie boss... I tak dalej, a przy nim samym... Jeśli się nie mylę, jest dosłownie mówiąc, wprost, kolejne miejsce łaski. Kolejne to takie ala ognisko, więc... Tam pobiegnę jeszcze zanim coś i... Prawdopodobnie uda się dzięki temu szybko mieć tu właśnie fajniejszy dostęp do wszystkiego. I tak... Jak widzicie, straciliśmy część runów. Niestety. I tak, dobrze pamiętam, że jest tutaj dosłownie to miejsce łaski. I teraz tak. Mamy miejsce łaski, fajnie. I teraz to jest najważniejsze. Możemy tu polować przy okazji na skrabeusze, odkrywać dużo sekretów i znajdźków. Większość z nich, jak mówię, pokażę może kiedyś, ale... A tu wydaje mi się, że moja postać jest za słaba, żeby się nimi zająć. I tak, jest też tu dosyć niebezpieczne miejsce, w którym jest... Bardzo dużo garnków. A dlaczego jest niebezpieczne? Dowiecie się niebawem. Mam taką nadzieję. Co kukri? Kolejny do kolekcji. Takich nie będę używał, uznając życie. I tak, same garnki nie są jakieś, powiedzmy, nadzwyczaj niebezpieczne. Jeśli chodzi o te maluchy. Łatwo można je zniszczyć, jak widzicie. Trochę ten duży jest, ale tu się pojawia ten problem. Duży gar. On nie lubi, jak się walczy z maluchami. Jest dużo wytrzymalszy. Łatwo można od niego zginąć. W szczególności, jeśli jest się takim... Żeby to nie brzmiało dziwnie, ale no zawsze tak mówię, papieżakiem. Czyli kimś, kto ma bardzo mało życia, łatwo go ubić. Można powiedzieć, że jesteśmy wręcz takim trochę stereotypowym magiem. Czyli bardzo mało życia, ale... Bardzo dobry damage. Pierwszy surowy mięsem z nich wypada? Proszę.
Taką pieróg z mięsem to jest coś, co można naprawdę uratować życie, bo... Kończą się wam butelki i żercie takiego pieroga z surowym mięsem, pomyślcie w ten sposób. Okej, dostajecie zatrucie. Ale jeśli... Ale to zatrucie jakoś szczególnie szybko was nie zabija. Więc, jeśli umiecie w miarę unikać bossa, to to za... czy tam jakiegoś punkta skrywa, czyli to zatrucie można nie przeszkodzić jakoś wyjątkowo, a może was uratować przez to, że ten jeden cios więcej jesteście w stanie od niego przyjąć bez umierania. A teraz zobaczmy w ogóle... Nie, to chciałem. Nie, to chciałem, ale ciekawe. Dosyć dużo mi ta pochodnia bije. Ale tak, chciałem zobaczyć, jak zadziała to moc przeciwko nim. Wow. Szczerze mówiąc, uznał mu to za w miarę słabe, więc na przyszłość nie będę tego używał. I dobra, mamy pękniętego garnca i pękniętego garnca. Więc, no, jak widzicie, warto było tutaj trochę poryzykować. Teraz tak. Jak w sumie mam te garki, to czemu by nie wytworzę od razu więcej bomb podpalających? Gdyż, iż ponieważ też tak przy okazji jesteśmy w miejscu, w którym, jeśli się nie mylę, zaraz będziemy mieć też kolejne miejsce łaski, czy coś tego typu. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że te bomby będzie można fajnie wykorzystać. Jeśli się nie mylę i... Bingo. Pamiętałem, że jest miejsce łaski. Jej. Jednak umiem trochę w tę lokację. Bez jaj. To mnie rozbroiło ci naprawdę, że nie mogę tych drzwi otworzyć. To mi się, że one były z tej strony normalnie, ale... Nie, jednak nie. I... Cyk. Jeśli tutaj zeskoczę, tam pamiętam, że jest ciekawa akcja. Ale... Czy zatem iść? Powiem, że nie. Ale i tak to zrobił. Panu, czy tutaj się jakoś zaskakiwało, czy gdzieś indziej? Tak, mam miejsce łaski dosłownie obok, więc zaryzykujmy! Tutaj, dobrze. Dobrze, pamiętałem. Tylko nie wiem, czy z tego powodu się bardziej załamywać, czy cieszyć. Zaskoczyłem, teraz... A. Robię coś, co chyba nie powinienem robić, mi się wydaje. Jak zaczynam myśleć, to tutaj były naprawdę niebezpieczne bestie, zgodnie z moimi takimi wspomnieniami. Ale może się mylę, może naprawdę mylę lokację. No chyba mylę lokację. Brawo ja po prostu. Nie, właśnie jeśli chodzi o szczurki i tak dalej, ja to je ubijam, ale patrzcie. Widzicie? Pochodnie działa, nie ruszają nas. O, dobra, pamiętam, czemu uważam, że to jest niebezpieczne. Olbrzymi szczur, no tak. I można mieć trochę problemów. Ale nie, jeśli gra się wspaniałym magiem jak my. Albo kiedy ma się pochodnie odstraszające zwierzęta. Przez co to my robimy tu pierwszy cios. I proszę. Bądźcie ze mnie dumni, proszę. Proszę, ja potrzebuję waszej afirmacji, że wiem, co robię, że jesteście ze mnie dumni. Błagam was. Jezu, co jest ze mną tak? Czemu ja mam takie głupawki cały czas? Proszę. A tego nie pamiętałem. Tu szczerze, nie pamiętam, że to był skarab, który miał zaklęcie. Wymaga inteligencji i wiary. Czas łuk śmierci, przepraszam. Szczerze mówiąc... No wiem, może nawet podbiję tę wiarę, żeby sobie tego używać. Na razie nie jestem w stanie zagwarantować. Ładne miejsce? Nie, błagam, nie! Nie! Wszystko tylko nie ten dziad. Naprawdę, wszystko tylko nie ten dziad. Nie jestem gotowy na spotkanie z nim. Ale oczywiście, musiałem poleść nie tam, gdzie trzeba. Zostać przez niego zgniecionym. Właśnie, jeszcze muszę sprawdzić jedną rzecz, bo
No! Dzięki, gro, po prostu. Czy on panikował, jak się w niego rzuciło ogniem? Nie, wydawało mi się. No dobra. Najprościej w świecie muszę chyba przyznać, że... It's easy. Ale i tak chcę tu wrócić. Muszę się nie zemścić. Nie ma przebacz, że nie wygram z nim. To jest moje przeznaczenie. Moja wola. I w ten sposób, mając Godryka pod ręką, Gwiazdoklucz stwierdził, że jak zwykle idziemy naokoło, robiąc 5 pierdolionów innych rzeczy. Po tym, jak on powiedział, że tych 5 pierdolionów nie będziemy robić. Typowy ja. Naprawdę. Typowy ja. A i właśnie, zapomniałem jeszcze wspomnieć. No, ogólnie. Ale swoją drogą, nie wiem, czy ktoś z was zauważył, ale mój kanał zmienił ostatnio nazwę. Do tej pory był Starki Gaming, wcześniej był jeszcze, to jakby, nie pamiętam, jak się nazywa ten znak, ale to tak, ja to mówię, podłoga. Starki podłoga. Teraz jest Gwiazdny Klucz. Jeśli kogoś zastanawia, tak tylko anegdotka krótka, czemu tak nazwałem. Dużo osób tak na mnie mówiło kiedyś i stwierdziłem, że dobra, będę się przedstawiał jako Starki nadal będę Starki i tak dalej, ale... Wpisując Gwiazdny Klucz, czy też już wpisuję w wielu miejscach od dłuższego czasu, będzie to bardziej unikalne niż kolejny z wielu Starkejów, Starkich, jak to tak zwane. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale moim zdaniem fajna zmiana. Może być na korzyść. I teraz szybko. No nie! Moje dusze! Przepraszam, runy. Nie. Nie, tak to nie może być. Powtarzam, tak to nie może być. Wiecie, spotkamy się znowu tam na miejscu. Nie chcę, byście patrzyli ciągle, jak tam biegam. Musimy się na tym zemścić. Ja naprawdę temu nie odpuszczę. Podejście numer 3. Chyba 3. Tak, numer 3, bo raz zginąłem normalnie, nie spodziewając się tego dziada. Drugi raz zginąłem, idąc tutaj po prostu po runy, bo chciałem coś podnieść, a zwoń ten dziad po prostu mnie zawodował w tamtym momencie. Teraz podejście numer 3. Nie, ta pochodnia raczej mi już nie da. Staczka w sobie też nie, ale... Staczką przynajmniej teoretycznie będę czuł się bezpieczniej. Okej, okay, ta tarczka jednak może mi trochę uratować. Stracę pasek wytrzymałości, ale mi jeszcze dużo nie zada. Dobra. Chwilą się przerzucimy na zaklęcie. I ile to bije? 112? A, nic. 128. Chyba cię będziecie widzieć co chwilę ten napis, nie żyjesz. Cześć, mi się tak wydaje. Numer 4. Tak, tym razem musimy być ostrożniejsi, spokojniejsi. I raczej nie będę polegał na zaklęciach. Dość iść, ponieważ uderzenia z katany biją podobnie, a są teoretycznie darmowe w przeciwieństwie do zaklęć. Myślę, że zaklęcia co i też... Te przynajmniej, które mam ze sobą, nie kosztują dużo, ani nic. Ale no. Nie mamy nieskończonej many, czy energii, focus pointów, punktów skupienia, nie pamiętam, jak się to nazywa tutaj. Wiem, że skupienie było chyba w Dark Souls 3, więc pewnie, więc prawdopodobieństwo, że tutaj nazywa się tak samo, jest dosyć wysokie. I okej, już go obraziliśmy bardziej niż podczas wszystkich ostatnich podejść. A, i przy okazji, jak jeszcze sobie szybko przypomniałem, muszę to wam przekazać. W końcu pamiętam, czym są te riposty po bloku. Jeśli idealnie trafimy po tym, jak nas uderzą we wciśnięcie tego silnego ataku, to możemy to jakby idealną ripostę zrobić. Wiecie co, nie wracam tu. Nie wracam tu. Zapomniałem, że one się podpalają na połowie paska życia. Ja tu nie mam szans. Musimy podlevelować, musimy zdobyć trochę więcej różnych rzeczy. Tak, to chyba będzie dobry pomysł. Póki co, lećmy do stołu utraconej łaski, może tam coś się zmieniło. A jeśli nie, to ja nie mam pojęcia, co mamy zrobić. W sensie, dobra, wiem, że możemy iść gdzie indziej zwiedzać, ale ja chcę po prostu dzisiaj skończyć z tym zamkiem, albo chociaż kogoś pokonać i... O, proszę. Zmieniło się trochę. W
końcu otworzył tutaj swój pokoik nasz. Wszechwiedzonocy. What do you need? I have little time to spare. Co to znaczy gość w tym domu? No, zobaczmy. Are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace, lay low the shard bearers, and claim for yourself a great rune. Do so, and the doors to the round table's inner chamber will open, and you will receive the wisdom of the two fingers. Once the wisdom of the two fingers becomes your own, I'll impart to you a proper welcome. As a true member of the round table, I have high hopes for you. I'm sick and tired of them. These namby-pamby tarnished think us no more than a shelter from the rain. Okej, pogadaliśmy z nim. W sumie myślałem, że coś tutaj więcej będzie, a jednak nie. Więc na szybko tylko zobaczmy co, gdzie, kiedy. Jest coś nowego, ciekawego do kupienia? Nie. Niestety, albo na szczęście. A nie, chwila. Pięć jest. Ale nie, nie zdobędziemy teraz 3000. A szkoda. A szkoda, bo kamień pamięci dają więcej miejsca na czary. W sumie tak sobie teraz o tym przypomniałem, więc... Ja wiem, że szybko. Ale przydałoby się go jakoś zdobyć. A i czy tutaj się coś zmieniło? Nie sądzę, tam w filmie na pewno nic. Tutaj też nic. Jest ciekawe, czy gdziekolwiek cokolwiek się pozmieniało, czy nie. Nie, nic. Nigdzie nic. Nie potrzebnie tutaj wchodziłem. Ale dobra. W takim wypadku lecimy już na tego złego, niedobrego dziada, znanego jako boss tej lokacji. Chociaż... Chwila! Nie, jeszcze nie czas! Zapomniałem jednej ważnej rzeczy. Takiej naprawdę istotnej. W jednym miejscu powinniśmy poznać... jedną osobę. Póki jej nie poznam, to lepiej chyba tam nie iść, bo... Tu nie jestem pewien, tu możecie mi poprawić, jeśli się mylę. Ale bardzo możliwe, że ona jest w stanie pomóc nam z tym bossem. I jakby to nie tak, że ją kończę, muszę wezwać, tylko pomysł taki, że lubię kończyć wątki NPC-ów, a nie wiem, czy trzeba przywoływać do takich rzeczy, czy wyjątkowo tutaj jakby NPC nie muszą być przywoływani do skończenia ich wątków. Dobra, proszę cię, zrób jakiś atak, który to w końcu rozwali, bo to nadal znam tajemnicą, jak to otworzyć. Co tu się skrywa? Widzicie to? Tego chyba się nie da otworzyć. A po co, coraz mniej mam wiary w to. Dobra. Tak się inaczej... Muszę pokonać tego dziada, bo inaczej mi nie da spokoju. A jak już go pokonam, to powinniśmy móc wejść do jednej komnaty. I właśnie poznamy naszą towarzyszkę podróży. Jedną z kolejnych. O! Słyszałem dźwięk. Zdążę? Zdążę? No nie wierzę. Nie zdążyłem. Przełamałem mu ten... równowagę, ale nie zdążyłem po prostu... dźgnąć go w... jak był przewrócony. Nie wiem, ale może chociaż zad staba uda się zrobić. I zad stab? Nie, nie chcę mi wejść zad stab. Nie wiem, czy to tak ciężko, czy po prostu im się nie dało. Szczerze nie pamiętam. A może tylko niektóre rodzaje broni mogą robić niektórym wrogom. A właśnie zad staby. Nie mam pojęcia. Dosłownie nie mam pojęcia. Chwila, to nie to miejsce. Gdzie to było? Bo ja wiem, że gdzieś tutaj to było. Gdzie się... wiedzieć może nie wiem, ale... tak mi się kojarzy. A do tej pory intuicja aż tak mnie nie zawodziła chyba. Jeśli chodzi o kwestie różnych znajdziek, NPC-ów i tak dalej. Nie, Berb, idź sobie. Nie potrzebujemy cię tutaj, ognisty Berbie.
Proszę, idź. Dobra, zdążę wypić, zdążę. Tak, zdążyłem. Może proca trafi? Proszę. No. Piąty raz you dead. A może szósty? Nie wiem, jeszcze pogubiłem z tym. Chyba będę się dopał jakiegoś licznika you dead w tym odcinku. Zmontować. No co, jak z prostego planu idziemy szybko ubić bossa, zrobić to, co ja tutaj zrobiłem. Odcinek pełen lam i niedoli, po prostu. O, ale tak, jeśli chcę mieć pewność, że tutaj nie było, to muszę pozbyć się tego berba. Dobra, berba nie ma. Ale jest kolejny berb. No, super gra. Super, nie pocieszasz tym, że rzucasz mi kolejne berby. I jeszcze, że byle dziadostwa blokują moje pociski. Właśnie, a może... Dobrym pomysłem może byłoby spróbować... Tak, ogniste bomby. Tak, zapominam o ich istnieniu. A sam mówiłem, ugotujmy jak najwięcej, bo one się przydadzą. To powie. Dobra. Nie ten przycisk, szybciej. Możemy stworzyć ogniste bomby? A no możemy, tworzymy. I będę miał czym litować we wrogów, jak mi się magia skończy. Chociaż nie planuję, żeby mi się magia skończyła za szybko, więc... Będę wiedział, co mitować po prostu, jak mi się zachce, bo będzie to lepsze rozwiązanie niż używanie zaklęć. Grzyb. Nie wiem, czy potrzebuję do czegoś grzypa, ale i tak wezmę grzypa. I mamy tu kolejny miejsce. Co? Let the winds lift you to a higher place. Mamy ją. Właśnie jej szukałem. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Apologies. As fellow tarnished, we must each follow down whatever road takes us to the throne. Apologies. As fellow tarnished, down whatever road takes us. Rozumiem. Rozumiem. I cóż. Spotkaliśmy Nefeli Lux. Czy jak tam to wymawiać? Nie jestem pewien. Teraz w teorii chyba jestem już gotowy na spotkanie z Godrickiem. Z Szywańcem. Ale no, ponownie jeszcze zrobimy jedno cięcie, bo chcę po prostu się upewnić, że do jej wątku nie potrzeba jej wzywać. A, i przy okazji teraz sobie przypomniałem, musimy butelki ulepszyć, bo zdobyłem przecież nasiono. Które jest lepiej? Tak, oczywiście, że w butelkach z kapykami musi być bardziej. Bo jakby to powiedzieć, no niby jestem magiem, ale i tak będę ginął częściej, jeśli będę miał butelek życia, więc... Dobra. Usłyszymy się za chwilę. Okej, szybko udało mi się znaleźć. Wszystkie źródła mówią, nie musisz wzywać NPC-a do poruszania ich questów, więc... Wybacz. Ale cię nie będę przyzywał. O ile nie będzie tak, że będę totalnie lał i nie umiał go pokonać. Chociaż jeśli tak będzie, to też mogę pomyśleć o innych rzeczach, które mi bardziej pomogą niż... No, wzywanie NPC. Bo chciałem sam na sam po prostu jakoś spróbować. No. Mighty dragon. Thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Okej. Okay. Well, a lowly tarnished, playing as a lord, I command thee. I am the lord of all that is. Mhm, na pewno.
pewno gościa. Okej, okay, no to zaczyna się bolączka. Czy ja pamiętam, jak się przeciwko niemu walczyło? Co ciekawe... Co ciekawe, pamiętam bardziej niż myślałem, i znacznie mniej niż bym tego chciał. Za dużo czasu poświęcę na picie butelki, więc już to podejście możliwe, że idzie na straty. Oj. Okej, okay, pierwszy nie żyjesz. Kwestia jest taka, że jesteśmy bardzo papierowi. Walka z nim będzie... niebezpieczna przez to, że jeden ten podmuch wiatru, który on tu robi, sprawdza nasze życie, więc... tak. Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy mogę teoretycznie przerzucić kostur na drugą rękę, bo bardziej będę go potrzebował jako alternatywy non-stop niż na jakiś czas. Więc idziemy jeszcze raz i nie pamiętam, czy znowu nam puszczą scenkę, czy nie? Nie, już nie ma scenki. Okej. Okay. Tyle dobrego, że nie musimy jej spać ponownie. Uwaga. Okej, okay. Spodziewałem się innego ruchu. O tym, że coś takiego potrafi, to nawet... Dobra, kłamstwo by to powiedzieć, nie wiedziałem. Nie pamiętałem, nic lepszym. I właśnie, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Zapomniałem naszą koleżankę Majtuzę zawołać. No! No nie! Nie! Proszę cię, gro! Znik mi się nade mną. Ja chcę tylko go pokonać. Naprawdę, o nic więcej nie proszę. Nawet nie proszę, żeby miał fragmenty, te termiczne łuki na aktywację jego runów. Nie, nawet tego nie chcę. Ja chcę tylko z nim wygrać. Proszę cię, gro. Zlituj się nade mną, naprawdę. Okej, ale tym razem, żeby było lepiej, to od razu zadzwonię po koleżankę Meduzę. Będzie skok? Nie robił skoku jednak. To jest tak, proce, ile mu zada? 106 na jednym. Są 3, więc teoretycznie trochę więcej, to 123? Okej, okay, nie jestem pewien. Okej. Okay. Teoretycznie proca jest... Nie wiem, czy lepsza, czy gorsza, bo tak jakby... koszt do... skuteczności jest... mi... tak jakby trochę nieznany. Bo nie liczyłem po prostu jakby obrażenia przez kość, żeby... zobaczyć, ile kosztuje jeden punkt obrażeń. O! Czyżby? Dobra, udało się! Przełamaliśmy go. Chociaż tyle. Okej. Okay. Okej, okay, chociaż tyle. Gorzej, tylko że już jesteśmy sami ze sobą. O nie! Proszę, nie wiatr! Nie baw się w wiatry, naprawdę. Czy to ten moment? Tak. To jest niestety ten moment, którego się boję najbardziej. Odcina sobie rękę. Masakra, brutalnie i w ogóle. Ale dla niego to jest nic, on i tak ma tyle różnych dziwnych rąk podoszywanych. Jak dalej, jest taką abominacją, że pewnie już niejednokrotnie to sobie robił. Of dragons, lend me thy strength. I proszę. Jakby nigdy nic, przebija tą złamaną ręką coś w smoku i głowę smoka sobie przykleja do tej ręki. Druga faza. Teraz poza tym wszystkim złym niedobrym, co robi, to jeszcze będzie żygał ogniem. Najlepsze jest tylko to, że w sumie nawet nie mam pojęcia, jak on może żygać tym ogniem, skoro ma smoczą głowę, ale reszty smoka tak jakby nie ma. No nie!
nie! A tak blisko było do sukcesu! A. Ale wiecie co? To jest wykonalne. To naprawdę jest wykonalne, tylko... Aby na pewno to jest dobry wybór broni na to starcie. Może nie lepiej byłoby wziąć sobie coś innego, co jestem w stanie. Taką halabardę? Ciekawe, że mam w ogóle na nią stację. Okej, moveset chyba nie najlepszy. O nie, dobra, silne ataki ma fajne. Ale to tylko w dwóch rękach. W sumie to tak, mógłbym taką halabardę wziąć. Żeby mnie uratowała. Pikę w dwóch rękach też mogę. Zobaczmy jak ona. Powiem, będą typowe. Tak, typowe dźgnięcia, no ale okej. Też mogę spróbować piką. O. Szpony? Tylko szpony całe? Okej, ich ataki nie są jakieś szczególne, ale są bardzo szybkie. O. Podwójne, jak się zrobi tak. Wiecie co? Może spróbujemy naprawdę jakiejś innej broni, tylko... Muszę pomyśleć jakiej, to jest jedna sprawa. W sensie, popatrzę po prostu na movesety. Nie. Ha. Dobra, spróbujmy na razie może z halabardą, wydaje się być niebezpieczniejsza. Przez to, że ma dystans. Fajny. To jest jedna rzecz, a druga, zmienimy zaklęcia. Zdecydowanie lepszy jest kamyczek, ale na drugie miejsce wezmę oręż uczonego. Żeby może zaczarować sobie halabardę i w ten sposób naprawdę wygrać grę. Ja sam nie wiem, co ja robię. Ja wiem, że wdycham za dużo hołpium, kołpium i wszystkich innych jakichś dziwnych rzeczy, które powstały przez memiczne Twitch chaty. Ale no, co ja innego mogę zrobić? Ze sobą i moją szansą na ugranie tego. 120. Na jedno uderzenie z takiej halabardy. Oczywiście jest to z mocą magiczną. Bądź jest to teoretycznie broń kategorii cięższej niż katana, więc no. Chociaż magma niższa. Od tej meteorytowej. Nie! Nie pierdź wiatrem! Nie wolno! Wiatr nie jest zabawką. Nie pierdzimy nim we mnie. Zły Godric, strzywaniec. Niegrzeczny. Okej, okay, tak się bawisz? To pił z kamyczka! I jeszcze raz, pił z kamyczka! Ta, zaczynam już odbijać od tych wszystkich kołpium i innych rzeczy, które muszę tutaj wdychać. Skąd wiecie? Skąd to wiecie? Po prostu jak to rozpoznaliście? Ale tak, macie rację, zaczynam je odbijać, to poważnie. Ale nadal nie wiem, jak wyżejście to mogli odkryć. Przecież po mnie tego nie widać ani trochę. Jestem w 100% normalnym człowiekiem i nie widać po mnie żadnych dziwactw, które mogą być związane z niedoborem sukcesów w Elden Ringu. Nie. Skądże znowu? No! No cóż, ostatnia próba. Powiem wam szczerze, ostatnią próbę zrobimy. Jeśli ona nie pójdzie, to ja się poddaję na ten epizod. Pewnie zaraz tak sobie następny. A jeśli nie zaraz, to za jakiś czas. Czytajcie, nie wiadomo kiedy, ale no, dosyć niebawem. Pewnie nadal i będę próbował się zawodzić moim poziomem niekompetencji, ale no... Wiecie, przynajmniej oszczędzę wam to na tę chwilę. A jak szpony? O proszę. Też bardzo kompetentny damage robią. Nie, szczerze, patrząc na to jak... Znaczy dobra, chciałem powiedzieć, patrząc na to jak słabo działają w innych grach, to... Sądziłem, że tutaj tak dobrze będą działać, ale sobie przypomniałem o... O czymś takim jak kościana 5 Dark Souls 2 i skuteczności. Ja. Wielka opowieść, którą oczywiście, no... Musiała przerwać niekompetencja moja. Ale hej! To działało i było na tyle dobrze, że nie zeszło zbyt dużo czasu, więc here we go again! Obiecałem, że już nie będzie więcej, ale jednak więcej. Ja chcę więcej. Ja się nie poddam, dopóki
ostatnia kropla nadziei we mnie nie zgaśnie. Nie przeminie na tę chwilę. W sumie zapomniałem znowu o świetnej zasadzie. Powinienem się ruchać w kierunku ataku, nie z dala od ataku. W wielu przypadkach. Nie zdążyłem wytajmingować skoku i przez to znowu zginąłem. Dobra. Dobra. Wiecie co, ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że jesteście przynajmniej rozbawieni moim poziomem dzisiejszego skillisiu. A ja cóż, ja idę się schować w kącie wstydu i załamać się tym, jak bardzo nie umiem. I tak, w następnym epizodzie będziemy się znowu z nim męczyć, chyba że sobie przypomnę jakieś innej fajnej rzeczy, które można szybko załatwić. A na ten moment ja wam bardzo dziękuję, no i to by było tyle, trzymajcie się i hej, czy coś.